Zwycięstwo było blisko, ale polscy skoczkowie zajęli drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Zakopanem. Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego i Andrzeja Stękałę wyprzedzili Austriacy. Na miejscu jest Marcin Rams, dobry wieczór. Czy wyczuwalny jest niedosyt? Oj tam, wiadomo, że przez naszych skoczków jesteśmy szalenie rozpieszczeni, lecz w tym biznesie bywa i tak. Od początku Żyła, Stoch, Stękała, Kubacki. Kolejność przewrotna, ale przebojowa. Po pierwszej serii przewaga prawie 22 punktów nad Austriakami. W drugiej odsłonie zmagań dramatyczny zwrot akcji z udziałem Andrzeja Stękały, bo po 137 metrach w pierwszej serii, w drugiej próbie tylko 115,5 metra. I wszystko w rękach Dawida Kubackiego i Daniela Hubera. Niestety górą rywal, Polska na drugim miejscu, Norwegia trzecia. Teraz słowo od Andrzeja Stękały i bardzo dobre słowo od Kamila Stocha. Cieszę się z chłopakami, że stoimy na podium, ale boli mnie bardzo, że to z mojej winy. Jest to drugie miejsce. No co, przepraszam za ten drugi skok. Coś nie wyszło, bo chłopaki na pewno zasłużyli na zwycięstwo. Z winy Andrzeja rzeczywiście dzisiaj jest to drugie miejsce, bo gdyby go nie było w drużynie, to pewnie byśmy byli poza podium. To się nazywa duch drużyny, to się chwali. Z najlepszymi myślami czekamy na konkurs indywidualny, wszakże jest kilka spraw do załatwienia. Na przykład 40. zwycięstwo Kamila Stocha w karierze w Pucharze Świata. Tu w Zakopanem byłoby pięknie. Będziemy z Państwem jutro od 15.05 w TVP Sport i od 16.00 w Jedynce. Aha, i jeszcze jedno ważne rozstrzygnięcie z dzisiaj. Trzeci weekend z Pucharem Świata w Polsce w lutym też w Zakopanem. Hej! Spod samiuśki Tater mówił Marcin Rams. Bardzo dziękuję. Sportowy wieczór zaczynamy od Zakopanego, gdzie drużyna w składzie Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała i Piotr Żyła zajęła drugie miejsce. Czy liczyliśmy na więcej? Oczywiście, tym bardziej, że Polacy przed przedostatnim skokiem prowadzili ze sporą przewagą. Ostatecznie dali się wyprzedzić Austriakom. Na miejscu są nasi koledzy, czyli Sebastian Parfianowicz i Filip Czernowski. Dobry wieczór, panowie. To był taki konkurs na styku. Nie wolno było popełnić błędu, a Polakom ten błąd się jednak przytrafił. Tak, jak najbardziej przytrafił się jeden bardzo poważny błąd i tak w nawiązaniu do tego K2, o którym wspominałeś, może Wielka Krokiew to nie jest zaklęta góra, ale to K125 drużynowo dla nas też jest prawie nie do zdobycia. No popatrzmy na statystyki. Dziewiąty konkurs drużynowy w historii Zakopanego i tylko jedno polskie zwycięstwo. Tylko jedno polskie zwycięstwo, ale dzisiaj byliśmy niemal przekonani, że będzie drugie. Odliczaliśmy te punkty, czekaliśmy, zdradzimy trochę kuchni w biurze prasowym na decydujące skoki, no bo przecież tu się nic nie może popsuć. Prowadzimy po drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej serii i nadchodzi skok Andrzeja Stękały. Chyba byłoby błędem powiedzieć, że to wyłącznie jego wina, bo dzisiaj tutaj te warunki pogodowe były szalone. No popatrzmy na Austriaków. Michael Heibeck, Daniel Huber, liderzy, ale pozostała dwójka też w cieniu. Norwegowie, trzecie miejsce na podium. Granerud, lider Pucharu Świata, on w zasadzie skakał do tyłu. Prędkości najazdowe takie, jakby ktoś mu butaprenem tory najazdowe poobklejał. Tak więc to nie jest tak, że tylko Andrzej Stękała popełnił dzisiaj błędy. Tak naprawdę każda drużyna miała jakiegoś zawodnika opuszczonego w bardzo trudnych warunkach. Była taka kapitalna scena przed skokiem w drugiej serii Kamila Stocha, kiedy wichura w obie strony była potężna. Ja się naprawdę wtedy obawiałem o losy tej polskiej drużynówki. Tymczasem te najgorsze warunki wylosował Andrzej Stękała. No dobrze, jak to dziś wyglądało? O tym w takim skrócie popatrzmy, posłuchajmy. Liczyliśmy na mocne otwarcie konkursu w wykonaniu Polaków i ziściło się to za sprawą Piotra Żyły. Urodziny chciał z pewnością świętować na najwyższym stopniu podium i skokiem na 136 metr dał na to duże nadzieje. Po próbie drugiego z naszych reprezentantów, Kamila Stocha, Polacy prowadzili. Najdalej z biało-czerwonych w pierwszej serii skoczył Andrzej Stękała. Lądował na 137 metrze, dzięki czemu jeszcze powiększył przewagę nad rywalami. Pięknie to pociągnął, cudowny skok Andrzeja, on w każdym skoku jest bojowy, on w każdym daje z siebie wszystko. Niestety drugi skok w wykonaniu Stękały już tak dobry nie był. Skoczył jedynie 115,5 metra, przez co Polacy spadli na drugie miejsce. Przed trudnym zadaniem odrobienie niespełna 4 punktów do Austriaków stanął Dawid Kubacki. Skoczył dobrze, ponad 130 metrów. Niestety jeszcze lepszym skokiem odpowiedział Daniel Huber. Pierwsze miejsce dla Austrii. Polacy musieli zadowolić się drugim. Trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, że na dwie grupy przed końcem mieli nieco ponad 29 punktów przewagi. Podium uzupełnili Norwegowie.
No i zdradźcie panowie, jak Polacy zareagowali na to drugie miejsce i na to, że najrówniej dzisiaj, w pewnym sensie też najdalej skakał Piotr Żyła, a nie Kamil Stok, który w tej polskiej klasyfikacji był trzeci. To jest właśnie szaleństwo tego Zakopanego. Gdybyśmy po wczorajszych kwalifikacjach i treningach mieli ustalać hierarchię i tego, kto tu będzie skakał najrówniej, to powiedzielibyśmy na pewno Andrzej Stękała, na pewno Dawid Kubacki, a martwilibyśmy się o Piotra Żyłę i Kamila Stocha. Tymczasem dzisiaj to właśnie Żyła i Stoch skakali wyśmienicie. Zapytałeś o reakcję i to dzisiaj dla mnie wielki plus tego dnia. Oczywiście poza podium drużynowym, bo z drugiego miejsca też się trzeba cieszyć. Byliśmy bardzo blisko po skoku Andrzeja Stękały. On załamany, a jego drużyna? Chwytające za serce obrazki i nie mówię tego od tak, bo faktycznie to widać w każdym konkursie sezonu, że to są goście, którzy się po prostu lubią. Rzucili się w ramiona, zaczęli pocieszać Andrzeja, żeby ani przez sekundę nie miał wyrzutów sumienia, że coś tutaj zawalił. Ja nazywam to efektem Michała Doleżala, bo uważam, że czeski trener odblokował emocjonalnie naszych zawodników. Ja właśnie dzisiaj z Michałem porozmawiałem, mówię, jak tak dalej pójdzie, jak ten sezon tak się będzie układać, to na wiosnę ci telewizje śniadaniowe wyjadą do domu. Mówi, nie, żona takich rzeczy nie lubi, tak więc nie ma opcji, tak? To prawda, jest na razie też trener Michał Doleżal naszym bohaterem, bo jest w tym coś, co powiedział Filip. Oni za Stefana Horngachera byli takimi robotami, którzy wykonywali dobrą pracę, oddawali dwa równe skoki. A dzisiaj posłuchajcie państwo sami, ile w nich było emocji. Dzień jak to dzień w robocie. Ja jestem zadowolony, mi się fajnie skakało. No tam było tam różnie, no tak wirowało te powietrze, te wiatry tam coś tam kręciło czasem. No i tak, jesteśmy na podium na drugim miejscu. Jest fajnie, także ja jestem zadowolony bardzo z dzisiejszej roboty. Pierwszy skok był super, drugi był bardzo mocno spóźniony i też no, trudno było później cokolwiek z tego uciągnąć, także walczyłem do samego końca, ale i tak uważam, że drugie miejsce jest super. Przy takich warunkach, przy tym, że dzisiaj trzeba było dużo liczyć na szczęście, to wynik jest ok. Myślę, że do samego końca walczyliśmy. No i tyle. No ja, jeżeli bym miał o swoich skokach powiedzieć, no to wydaje mi się, że ok, że było trochę lepiej jak wczoraj. Chociaż też zdaję sobie sprawę, że jeszcze do perfekcji im brakuje. Cieszę się z chłopakami, że stoimy na podium, ale boli mnie bardzo, że to z mojej winy. Jest to drugie miejsce. No co, przepraszam za ten drugi skok. Coś nie wyszło, bo chłopaki na pewno zasłużyli na zwycięstwo. Z winy Andrzeja rzeczywiście dzisiaj jest to drugie miejsce, bo gdyby go nie było w drużynie, to pewnie byśmy byli poza podium. Tak mówili polscy skoczkowie po tym konkursie. Patrzę sobie na klasyfikację generalną Pucharu Narodów. Polska jest liderem, mimo że żadnego z dwóch konkursów drużynowych nie wygraliśmy, ani w Wiśle, ani w Zakopanem. Austriacy tracą 885 punktów, my mamy 60 jeszcze 8 punktów nad Norwegią i 562 nad Niemcami. Ale macie rację, panowie, siłą tej drużyny jest jedność, po prostu. Chyba tak to trzeba zamknąć w tym jednym słowie. Widzieliśmy wszyscy przed chwilą te zdjęcia, te reakcje tego Kamila Stocha, który powiedział, to twoja wina, Andrzeju, bo gdyby ciebie nie było, to w ogóle byśmy nie byli na podium. I mi się przypomniała Planica, czyli moment, w którym w wielkim dołku byli Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Dawid Kubacki ze względów zdrowotnych, Kamil nie mógł się odnaleźć. I wtedy pojawił się Andrzej i dzięki niemu mieliśmy brązowy medal. Teraz przyszedł trochę gorszy dzień Stękały i cała drużyna jest z nim i to jest niesamowite i naprawdę wspaniałe. Podeprę się jeszcze liczbami, mówiąc o tej dominacji i wspominając o efekcie Michała Doleżala. My nigdy w historii, po 15 konkursach Pucharu Świata, bo tyle się odbyło w tym roku, nie mieliśmy tylu punktów w Pucharze Narodów. Mamy ich więcej niż w jakimkolwiek sezonie Stefana Horngachera i mamy ich czterokrotnie więcej niż za czasów Łukasza Kruczka. To jest taka zmiana, to jest taka potęga dzisiaj polskich skoków. Potężna zmiana jakościowa. 15 polskich podiów w 15 konkursach. W takim tempie to za 3 miesiące nie będziemy pamiętać, kim jest Stefan Horngacher. On dzisiaj prowadzi... Nie przesadzaj. Jedna klasyfikacja jeszcze jest na jego korzyść. 6 zwycięstw drużyny, tylko jedno zwycięstwo za Michała Doleżala. No dobrze, ale Horngacher i jego kadra w tym sezonie 8 podiów na 15 konkursów, prawie 2 razy mniej. No, o czymś to świadczy. Niemcy mają swoje kłopoty, my nie mamy kłopotów. My z dumą patrzymy.
patrzymy na klasyfikację Pucharu Narodów i na polską dominację, a o niej w materiale Aleksandra Roya. Gdy w Titize Neustadt Kamil Stoch wygrywał, napawaliśmy się nie tylko jego zwycięstwem. Polacy zdobyli 280 punktów. To była druga najwyższa zdobycz polskich skoczków w jednym konkursie w historii. Wielkie indywidualności stworzyły świetny zespół, o którym kiedyś marzyliśmy z Adamem Małyszem na czele. Oczywiście marzyłem o tym. Ja już jako zawodnik marzyłem, żeby mieć drużynę, żeby móc walczyć o medale jako drużyna. No nie było mi do końca dane. Rzeczywiście, Małysz tylko 4 razy stawał z drużyną na podium. Pierwszy raz udało się to w Willach w 2001 roku. Trzecie miejsce było jednak wybrykiem, a nie regułą. Wystarczy spojrzeć na Puchar Narodów. Od wybuchu Małysz Omani przez 10 lat na polski dorobek pracował głównie Małysz. 2,5 tysiąca punktów było dla Polaków granicą nie do przejścia. Aż do sezonu 2010-2011. Wtedy Polacy zajęli 3. miejsce, a konkurs Pucharu Świata wreszcie wygrał ktoś inny niż Małysz. Zrobił to Stoch i dał sygnał pozostałym, że można. Krzysztof Biegun czy Jan Ziobro coś o tym wiedzą. W Pucharze Narodów na podium to się jeszcze nie przyłożyło, ale wzrosła średnia liczba punktów. Przełom nastąpił w 2017 roku, czyli pierwszym sezonie Stefana Horngachera. Polacy zaczęli zdobywać prawie 6 tysięcy punktów i usadowili się na podium, dwukrotnie wygrywając klasyfikację generalną. Ich siłę widać było w drużynówkach. W pierwszym sezonie Horngachera Polacy byli 6 razy w pierwszej trójce, czyli o 1 podium mniej niż w 7 poprzednich sezonach razem wziętych. Polacy często stawali na podium, w ostatnim sezonie pod wodzą Austriaka aż 22 razy, ale teraz, mając przed sobą jeszcze połowę sezonu, biało-czerwoni mogą ten rekord poprawić. Mamy najmocniejszą kadrę w historii w tym momencie? No, można tak powiedzieć na pewno. Zrobiliśmy naprawdę bardzo duży postęp i patrząc na to, jak dużo Stefan Horngacher wniósł w nasze polskie skoki, tak Michał to kontynuuje, ale nie tylko kontynuuje, ale też wydaje mi się, że trochę przerósł mistrza. A ten uczeń wciąż rośnie, a razem z nim polskie skoki. Zakopane ma okazję świętować swoje 34. urodziny. No przechodzimy do tego deserku, prawda? Piotr Żyła, czyli bardzo ważny element drużyny polskich skoczków. No skoro Zakopane, to chyba świętowanie jakieś było zaplanowane. Nie wiem, duże, małe, ale jakieś na pewno było, prawda? Prawda. Filipie, jak się bawił dzisiaj Piotr Żyła? Szampańsko. Aż chciałbym być z nim teraz w pokoju. Zwłaszcza, że Piotr ma wolną niedzielę, bo niestety przez tę dyskwalifikację, przez ciut za szeroki kombinezon nie pojawi się w konkursie indywidualnym. A szkoda, bo jak dzisiaj patrzymy na wyniki tej drużyniówki przeniesione na klasyfikację indywidualną, to Piotr byłby na podium. Najlepszym z Polaków byłby. Za? Daniel Huber pierwszy, Mariusz Lindwik drugi. I to są faworyci jutrzejszego konkursu, a ktoś fajnie by było, żeby tego Piotrka na podium zastąpił. Ale wracając do niego, 34. urodziny, szampański nastrój, bardzo dobre skoki. No i prezent od TVP Sport. Postanowiliśmy uczcić nie tylko urodziny Piotra Żyły, ale też bardzo prestiżową klasyfikację pewnego turnieju. Złoty Bażant to jest cenniejsza nagroda niż Złoty Orzeł za turniej czterech skoczni. Umówmy się. Wewnętrzna rywalizacja między Andrzejem Stękałą a Piotrem Żyłą. Piotr Żyła wygrał. Nagrody nie było, nagroda jest teraz. Puenta tej historii, patrzymy. Piękny, piękny. No. Spożyć go nie spożyję, ale jest bardzo ładny, bardzo ładny. Na pewno sobie go postawię, tą statuetkę. Na pianinie. O, może se stać na pianinie. Taki bażancik fajny, także go trochę dosypało. Także dziękuję bardzo, super złoty bażant. To jest fajna historia, bo Piotrek się naprawdę cieszył z tego złotego bażanta. Nie, no słuchaj, pamiętacie Roberta Lewandowskiego z pucharami w łóżku? Tomek Kalemba z Onetu dzisiaj wrzucił takie wideo. Po konkursie tu zagaszona skocznia i Piotrek Żyła tutaj podchodził do płotu do kibiców. I wyobraźcie sobie, że on z tym bażantem tam latał do zdjęć z tymi kibicami. Tak więc ja podejrzewam, że on tego bażanta nie zostawi ani na sekundę. Będzie spał bażant dzisiaj z Piotrem Żyłą prawdopodobnie, a Kamil Stoch podszedł do Piotra i tak głaskał. Mówi, fajny ten bażant. Bażancica? Bażant? Ustalili, że bażancica. Dobrze, nastroje dzisiaj znakomite i nie tylko my składaliśmy życzenia Piotrowi Żyle, ale cała kadra polskich skoczków. Słuchamy. Czego już ci, Piotrze, mogę życzyć? No. Życzę ci dalszym ciągu uśmiechu na twarzy, żeby ten uśmiech nigdy nie gasł. Dużo zdrowia, dużo sił. No i sukcesów sportowych.
Chociaż z tym to bym tak za bardzo nie przesadzał, bo wtedy byś był lepszy ode mnie. Chociaż to może nie jest takie do końca fajne, ale nie żartuję. Życzę ci przede wszystkim wszystkiego dobrego. Zdrowia, pogody, ducha taką, jaką ma na co dzień, żeby się nie zmieniał i będę musiał mu też w takim razie złotego bażanta postawić. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, na weselu dużo gości. Pieter, życzę ci wszystkiego najlepszego na te urodziny, żebyś się nie zmieniał, żebyś dalej był takim wariatem, jakim jesteś i żebyś skakał do tej 40, czy ile tam chcesz. Ojoj, jak magicznie, jak pięknie i żebyś się nie zmieniał, żeby był dalej takim pozytywnym wariatem, jakim jest. Żeby mu uśmiechu zostało tyle, co ma. Rozumu, żeby mu trochę przybyło. To się mu przyda. I przede wszystkim zdrowia, bo to myślę, że każdemu z nas jest bardzo potrzebne. A znając też Piotrka, to jak zdrowie będzie miał, to na resztę też se zapracuje. Pełen wachlarz życzeń dla Piotra Żyły. Rzeczywiście, panowie, mam wrażenie, że troszkę wam tam zimno, że jesteście lekko skostniali, czy mi się tylko wydaje. Jutro też ma być bardzo zimno w Zakopanem, czy nie? Minus 14 jutro według prognoz. O, to dacie radę. Myślę, że skoczkowie również bardzo wam dziękuję. Filip Czyszanowski, Sebastian Parfianowicz. Spot Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Dziękujemy. Jutro oczywiście także konkurs. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Konkurs indywidualny od godziny 15:05 w TVP Sport, a od godziny 15:55 będziemy w Jedynce. Zapraszamy.